Kontestacja. Ósmy stycznia roku 2013, 21.01, audycja Kamila Cebulskiego. Dzisiaj Kamil z Afryki oraz jego goście opowiedzą, jak tam im się sprawa toczy. Z tej strony Karol Malczyk i od razu oddaję głos, żeby za bardzo nie zajmować czasu. Dzięki Karolu. No tutaj się sprawy nie toczą, tu sprawy leżą, tak, z zasady, bo sobie przeważnie siedzimy, tak? Okej, my jesteśmy połączeni z Zambii, połączenie mam nadzieję, że jakoś to się uda wszystko poprowadzić. Ze mną są tak, Darek jest ze mną. Cześć Darku, powiedz dzień witam. Dobry. Dzień dobry wieczór. Taki wolontariusz z United Kingdom, o, z takiego kraju. Jest z nami Maciek, cześć Maciek. Witaj Kamilu, witajcie wszyscy. A Maćka, to jak zajrzycie na dudo.pl, to tam sobie możecie o Maćku poczytać. Darku, ty masz jakąś stronę, nie? Nie. Nie masz strony, okej. Okay. Jest z nami Piotrek, cześć Piotrku. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Piotrek też jest z UK, ja i on tutaj z nami jeździ taczkami najczęściej. Jest zawodowym kierowcą, taczkarzem, tak? Taczkarzem i betoniarzem. To jest całkiem bardzo dobrym. I dla mnie jest jeszcze Dawid, cześć Dawid. Witam wszystkich gorąco, nie wiem czy u was brzmiało intro jak strzały, ale u nas tak. Przez problem z internetem. To brzmiało, tak? Brzmiało jak strzał, z brzmiało. Lekki kałaśników. Tak, okej. Okay. Dobrze, no to co, moi drodzy, chcieliśmy wam trochę opowiedzieć o tym, co tutaj takiego ciekawego zobaczyliśmy. Ja już może Afrykę odwiedzałem, więc to nie ten wyjazd jakiś taki strasznie spostrzegawczy dla mnie, dlatego wolę oddać tutaj głos kolegom, wolontariuszom, którzy z nami tutaj przyjechali. No to kto, chłopaki, który powie coś o Afryce? Co go zaskoczyło w Afryce? No, w Afryce jest bardzo wiele zaskakujących zjawisk. Zjawiska pełzające, latające, czołgające się, mówię o zwierzętach. Ale co, węża nie ma? No ale był pyton. Pyton, nie wiem jak on się nazywał dokładnie, nazwijmy go umownie pytonem. Ale to w zoo! Jakie to było zoo? No nie, umówmy się, że to była Zambia, Afryka dzika. Niedawno odkryta przez nas. Węże, inne takie rzeczy. I co nas zaskoczyło jeszcze, poza tym, że można zostawić telefon na schodach na 5 godzin i nikt go nie zabierze i że deszcz... Bo nikt nie wie, co to jest. Tak, tutaj o wielu rzeczach nie wiedzą, więc jakbyście chcieli biznesy robić w Zambii, nisz jest w brud. Przed dosłownie 20 minutami rozmawialiśmy o niszach. Uznaliśmy gremialnie, że tutaj jest potencjał. A ty chyba taką najfajniejszą niszą to są kosy. Kosy do ścinania trawy, bo tutaj koszą trawę maczetami. I powiedzieliśmy Jackowi, żeby może im kosy sprowadzić, to by było tak ze 3-4 razy szybciej. Na to Jacek odpowiedział, że że oni już tak próbowali, ale gubili te ostrzałki do kosy i po prostu to nie wyszło, tak? Chyba te maczety muszą być tępe w takim bądź razie. No, musicie wiedzieć, że Zambia jakiś czas temu wyzwoliła się spod brytyjskiego nadzoru. Była protektoratem. Nazwijmy to protektoratem. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, kolonie są gorsze czy protektorat? Myślę, że to pochodzi o słowo od buta z dosyć potężnym protektorem, pod którym się trzyma podwładnego. Natomiast w Zambii jest, w Lusace jest taki pomnik, jakby to powiedzieć, niepodległości. Murzyna. Nie murzyna. Tubylca. Tubylca, autochtona, lokalna. Nieprawda, negra. Negra, niech to będzie, który zzywa łańcuchy. I lokalna anegdota głosi, że murzyn wszystko popsuje, nawet łańcuchy. I to cię zaskoczyło, że, nie, że... To mnie akurat rozbawiło. Okej. Okay. Dobra, a kogo jeszcze zaskoczyło coś? Może się spodziewaliście czegoś innego? Rozumiem, że każdy się spodziewał chmary komarów, co? Tak, oczywiście. Tak, były do tej pory 5 sztuk chyba. Naliczyliśmy, z czego 5 nie żyje. Ja złożyłem ofiarę z 2, żeby nie było pozostałych i pozostałe nie przyleciało. No, okej. Okay. Co was jeszcze to zaskoczyło? Co ciekawe, internet. Nikt nie wie, co to jest, nawet młodych ludzi. Ale wszyscy mają Facebooka w telefonie, bo dostają to tylko od operatora. I... Tak, 20% tutaj osób w Lindzie ma swoje konto na Facebooku i nawet tu już chłopaki zaproszenia podostawali. Tak? Tak, dostaliśmy zaproszenia od Okej. Okay. Szkoda, że tylko od chłopaków.
No właśnie, bo Dudkon tutaj zagaduje jedną dziewczynę. I to idzie w efekt, to się naprawdę nie tak. Jeszcze raz się wytnie. Ale tak, słuchajcie, w ogóle ja byłem, bo jesteśmy na budowie. Przymierzamy się powoli do murowania, dwa dni przed murowaniem. A na plac budowy wchodzi 15 kobiet, które podchodzą do pustaków i zaczynają te pustaki przenosić w te i we w te. Po prostu no, przybliżają te pustaki do tam, gdzie my będziemy je kłaść. I na przykład jest jedna kobieta z dzieckiem na plecach, taką chustą przywiązaną. Dwa pustaki w jednej ręce jeden pustak, w drugiej drugi, a trzeci na głowie. I oni się tak noszą te pustaki bezstresowo. Dzieci śpią na tych plecach, grzeczne, nic nie krzyczą. Jest ponoć taka teoria, że właśnie od tego noszenia dzieci na plecach te dzieci nic nie widzą i się nie rozwijają. Bo no tutaj się pracuje powiedzmy od 9 do 11, to jest taki dwugodzinny typ pracy, tak? I to widać nawet już w tych pustach, kiedy dzieciaki po prostu no nie broją. Tak? Takie grzeczne są, tylko krzyczą na nas muzungu i muzungu. Może ktoś za mocno te chusty zaciska. Może. Ale chyba najbardziej z wszystkiego zaskoczyło nas tempo pracy tych ludzi, tak? Znaczy co, myślałeś, że oni pracują od rana do wieczora? Myślałem, że pracują trochę szybciej. Rano wstajemy, wybieramy się na śniadanie, czekamy dobre pół godziny, a na śniadanie dostajemy tylko chleb. I nawet... Z masłem, bo dżem pani... się skończył. Dżem się skończył. I pani na zapleczu było słychać, że walczy ze słoikiem, próbuje coś tam wydłubać, ale jednak nie, nic się nie udaje, nawet nas nie informuje. No w Afryce jest, jak coś jest jasne, no to po co mówić, że nie ma dżemu, jak nie ma dżemu? Jak pada, to pada. Po co mówić, że pada? Aczkolwiek dzisiaj był dzień, kiedy byliśmy zaskoczeni, bo przyszliśmy na budowie nie jako pierwsi, bo zawsze przychodziliśmy o 7, 7, 10 maksymalnie, a lokalni tutaj do pomocy 9, 9.30 zaczynali się zbierać, a dzisiaj było na odwrót. Dzisiaj przyszli lokalni pierwsi, więc kazanie Jacka, które zrobił w niedzielę, bo podczas kazania mówił właśnie o tym, że naśmiewaliście się z przybyszów z Europy, że po co oni tutaj przyjeżdżają, że nie wytrzymają tempa prac, tak? A jak się okazało, no to każdy z nas robi za trzech tutaj lokalnych ludzi. No i trochę tak ich w tym kazaniu objechał, że dzisiaj było 17 pomocników zamiast 6, bo przeważnie 6 przychodzi. Dzisiaj było 17 i przyszli punktualnie. Prawda, nie wszyscy przyszli punktualnie, ale pierwszy przyszedł punktualnie, tak? Jak się okazało, ten pierwszy, który przyszedł punktualnie, to też nie do końca jest tutaj parafianin, tylko taki znajomy, którego tutaj chłopaki poznali na mieście, tak? W ogóle nie wiadomo, czy on jest katolikiem, czy chrześcijaninem, w ogóle nie wiadomo, czy jest. Tak, raczej tak. Się mówił, ale nie wiadomo zbytnio co. No. Dobra, może wy byście do nas zadzwonili i się coś zapytali, jakbyście mieli okazję. To numer telefonu 222-195-321, bądź na Skype kontestacja.com. Mamy nadzieję, że was jakoś zrozumiemy, jeżeli będziecie mieli ochotę o coś zapytać. A my będziemy mogli tak w sumie nawijać bez końca, czyli jeszcze jakieś 50 minut o Afryce. No to co chłopaki, węże was nie zaskoczyły. Co jeszcze takiego innego jest w tej Afryce? No są ładne dziewczyny. To już każdy tak stwierdził, prawda? Jak obserwujemy sobie. Ładniejsze niż Polki? Nie. Bardziej opalone. Egzotyczniejsze. Egzotyczniejsze? Nie, no po prostu... Faktycznie Karnacje mają nieco... Ciemniejszą kakaową. Nie, no ładne dziewczyny są, no inne niż Polki, no nie? Jakbyś pojechał do Azji, to by ci się Azjatkie podobało. Są też dosyć bardziej utylitarne w obsłudze, ponieważ używają dwóch słów anglojęzycznych, to znaczy okej i ten. I hałariu. I hałariu to cztery słowa, przepraszam. Opowiedz tylko, co powiedziałeś dziewczynie, której taczki ukradłeś. No słuchajcie, chciałem odciążyć jako dżentelmen kobietę i powiedziałem... Taką siedemnastkę ładną. Powiedziałem, że... za ładna jest, żeby pracowała, odpowiedziała thanks. Powiedziałem, że poniosę jej te pustaki, czy tam taczkę. Odpowiedziała okej. Okay. Na kolejne moje zdanie, którego już nie pamiętam, odpowiedziała thanks, a na następne okej. Okay. Idealny materiał na żonę. Okej okay, i thanks. Wszystko tak. Rozumie. I dom wybuduje. Po pierwsze, tak? Wszystko rozumie i nie za dużo mówi. To jest piękny obraz. I nigdy nie mówi no. Tego słowa nie zna. Tak jest.
Dobra, chłopaki, a może opowiedzcie coś o swoich, nie wiem, doświadczeniach z mszy, jaka tutaj była. Wy co prawda nie byliście na mszy, ale był pochód. Był. Był. Jak wam się podobało? No ja byłem, mi się podobało bardzo. Ale fajnie tak. Opowiedz obrazowo, jak nad Niemnem. Ciężko. Opisy przyrody. Mamy dwie godziny czasu. Piękny, słoneczny dzień nad Niemnem. Dużo młodzieży, prawda, jakieś tam poprzebierane w biało-czerwone stroje. Chodzili, śpiewali w rządku. Co tam jeszcze? No fajnie, to są bardzo muzykalni. Bujają się nawet w kościele, jak tam jeszcze msza się nie zaczęła, 20 minut już minęło, a oni już tam kilka piosenek zaśpiewali, tańczą przy ołtarzu, z jednej strony się bujają w muzyki tak jakby automatycznie, po prostu stoją kobiety, tak nie wiem, wyobraźcie sobie na przykład kościół po... Halo, i zaczęły nam się problemy techniczne niestety, także za chwilę wracamy. Niestety, z tego co widzę, nasza delegacja z Afryki nie jest dostępna na Skype'ie, co może stanowić pewien problem i będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, także zostawiam was z miłym podkładzikiem. Osoba, do której próbuję się dodzwonić, jest niedostępna. Słyszę. Halo, tak. Problemy techniczne chyba macie wy. Tak. To ale chyba już minęły. Nawet nie przerywa. Nawet nie przerywa, więc coś tam się poprawiło. Po prostu tutaj mamy internet, sobie zrobiliśmy. To trzeba było iść do operatora, MTM to się nazywa. I kupiliśmy kartę SIM za 300 tysięcy. 300 tysięcy to jest... Starych, już musisz powiedzieć 300 nowych. 300 nowych, bo to jest denominacja waluty właśnie od nowego. Czyli to jest $60? Tak, $60 i mamy bezprzewodowy internet komórkowy z nieograniczoną ilością transferu. I ja mam takiego, co ja to mam, jak to się nazywa? Tableta. Tableta, który robi nam za Wi-Fi, więc mamy chyba jedyne w okolicy Wi-Fi z dostępem do internetu. I nawet to pociągnie 3-4 rozmowy Skype'owe równolegle, tak? A dzisiaj oczywiście zaczęły się problemy, nie? Jak to zwykle bywa w takich okazjach. Więc internet jest komórkowy. Rozmowy telefoniczne, to dziwo, są bardzo tanie tutaj rozmowy telefoniczne, bo chłopaki płacą pół dolara za godzinę? No tak było. 40 tak. centów na godzinę rozmowy. Tak, to jest 2000 kłaczów płacą za godzinę rozmowy, a dolar jest po 5220 kłaczów. Ostatnio żeśmy wymieniali, tak? Czyli około 40 centów za godzinę rozmowy, czyli dosyć tanio, tak? No.
No ale jak już wróciliśmy na linię, no to o dziewczynach było. Aha, jak już zaczęliśmy temat o cenach, to może pociągnijmy temat o cenach, ile co i jak kosztuje co. A tak, to jest ciekawe. Ogólnie wszystko jest pierońsko drogie. Supermarketa. Tak jest. Droższe niż Wiłka. Ale owoce są tanie. Ale to na wiek, na tak zwanej dzielni. Na dzielnicy. Tak, tutaj poprosiliśmy taką lokalną kobietę, która... Daliśmy jej pieniądze i ona nam kupiła po cenach takich ichniejszych, no to wyszło mniej więcej niecałego dolara za kilogram każdego rodzaju owoców, czy to cytryny, czy to pomarańcze, czy to mango. Mango, teraz jest sezon na mango tutaj. Bananów nie ma, banany są takie stare, bo już się sezon chyba skończył albo dopiero zacznie, więc banany nie, ale mango. Mango dzisiaj kupiliśmy za dolara 20 sztuk mangosów. Takich prosto z drzewa. Natomiast jak się pójdzie do sklepu, jest tutaj 5 takich hipermarketów, gdzie można zrobić zakupy, ale powiedzmy, no, się kupuje takie towary jak u nas. Tylko dużo mniej i dużo drożej. Tak, dużo mniej i dużo drożej, bo tutaj ludzie tego po prostu nie jedzą tych europejskich rzeczy, nie korzystają z tych europejskich narzędzi. Na przykład, ja z tego opowiadał, jest KFC, może tam pojedziemy i tam jest kurczak z kukurydzą nawet, bo nie używają tu ziemniaków czy czegoś takiego. Zamiast frytek, bo można sobie kurczaka z frytkami albo kurczaka z kukurydzą. Shima to się nazywa, tak? Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna dla was informacja, jak kiedyś będziecie błąkać się po slumsach zambijskich, koniecznie nauczcie się mówić w Nyanja, będziecie płacić dwukrotnie mniej. My dzisiaj zrobiliśmy taki mały eksperyment, nieświadomie zresztą, zapytaliśmy przy jednym ze stoisk, ile kosztuje mango, po angielsku chyba najpierw, tak? Okazało się, że... No to Dudko pytał. Tak, 1500 kwacha, jak da Dudkonia. Natomiast kiedy nasz przewodnik zapytał w Nyanja o to samo, to już się okazało, że za 1000 kwacha można kupić 4 sztuki, czyli przeliczmy sobie, nie przeliczajmy, 15 groszy za jeden owoc. No, zacne ceny. Tak, więc trzeba się tego niandziowego uczyć. Poza tym, co tu jeszcze takiego podstawowym mowy? Składnikiem, który spożywają tutaj ludzie, to jest kukurydza. Wszystkie możliwe przetwory z kukurydzy. Tak, nawet testowaliśmy dzisiaj piwo z kukurydzy. To nazywa się kwas. Cibuku tak zwane. I na opakowaniu jest napisane plus, minus 5%. Pierwszy alkohol w życiu, który piłem, który może mieć minus 5%. Tak, ale tutaj... Zależy od się temperatury spożycia. Tak, ja tylko wytłumaczę, cibuku to jest taki najtańszy alkohol, który tutaj piją. I my akurat kupiliśmy taką wersję w kartonie, ale co 2 dni przez dzielnicę jeździ cysterna. Znaczy taka cysterna ciężarówka i tam są takie 3 zbiorniki po 5000 litrów i jest kran i każdy sobie może przynieść wiaderko, miskę, kubek, cokolwiek i tego cibuku sobie wlać. Cibuku to jest takie niby, że piwo z kukurydzy wygląda jak... Mleko. Wyobraźcie sobie karton mleka, do którego ktoś narzygał i to śmierdzi drożdżami. Woda z kukurydzą. I kukurydzą, tak. Więc tak to mniej więcej jest. Wstrętne smaku i tak sobie pomyśleliśmy, że właśnie kupimy jedną sztukę. Jeżeli na nas słucha ten człowiek, co recenzuje piwa tutaj w kontestacji, to ja jakbyś mógł do mnie podesłać adres, to ja z wielką chęcią ci takie cibuku dostarczę, żebyś zrecenzował. I najlepiej pocztą, bo wtedy dojrzeje i będzie miało, wiesz, chociaż plus procent może wtedy będzie. Tak. Ogólnie piwo kosztuje dolara. W barze 7000 kłaczów, czyli trochę dolara 20, ale to jest piwo 0,33 i to piwo można pić w porównaniu do tego cibuku. Cibuku jest bardzo tanie, bo kosztuje tylko 2000 kłaczów, czyli to jest tyle, 40 pół dolara. Za litr. Za litr, 40 centów. 40 centów. Co ciekawe, tutaj litr też jest postrzegany tak trochę po afrykańsku, ponieważ po otwarciu opakowania z napisem 1L, jakkolwiek to się czyta w Nyanja, okazało się, że zawartość jest niewiele większa niż 0,5. No ale umówmy się. No chyba, że ktoś wypił pół litra. I zamknął szczelnie opakowanie. Tak fabrycznie dosyć. Słowo, wszystko jest możliwe. Tak. Dobra, chłopaki, co jeszcze fajnego tutaj w Afryce zaobserwowaliście? Co fajnego? No ciepłą wodę mamy co któryś dzień.
I co któryś co pokój. Co który pokój. I co któryś pokój. Też w jednym pokoju. Także... Teraz jest ciepła woda, w drugim będzie za 2 godziny ciepła woda, bo mamy 3 oddzielne bojlery i to chyba dlatego. Zasadniczo to nie przeszkadza, bo mamy 25 stopni na dworzu średnio. Tak, średnio 25 stopni na dworze. Pogoda bardzo fajna, bo jest ciągle zachmurane, słońca nie ma. Jak wyjdzie na pół godziny, na godzinę w ciągu dnia, no to jest fajnie. A tak to jest cały czas zachmurane, 25 stopni, deszcz pada głównie popołudniami i północy pada, tak? No poza tym jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o pogodę. No tak, bo musicie wiedzieć, że jesteśmy tutaj w porze deszczowej. Afryka się kojarzy ze słońcem, a mamy już prawie wyłącznie z deszczem. Dokładnie, więc woda troszeczkę przeszkadza, ta wilgoć, ubrania w ogóle nie schną. Jak nie schną, moje buty wyschnęły po 3 dniach. A upracowałeś buty? Nie. To możesz mieć te muchy teraz w nodze. Pewnie mam. Słuchajcie, bo tutaj jest taka ciekawostka, że jak się wypierze ubrania, to nie należy ich wieszać na zewnątrz. Znaczy można. Nie należy ich zakładać od razu. Tak, trzeba je wyprasować, ponieważ w wilgotnej bieliźnie ubraniach lubią się lęgnąć muszki, które później po założeniu takiej odzieży wnikają pod skórę, tam sobie dojrzewają w warunkach... Jedzą tłuszczyk. Nazwijmy to w warunkach liberalno-demokratycznych. Po czym lubią się przez tę skórę później przegryźć, żeby pójść w świat. Tak, takie tutaj są myśli. A w ogóle zwierzątka są fajne. Jaszczurki nam ciągle po pokoju chodzą. Jaszczurki są pozytywne, bo jedzą te wszystkie robaki. Fajne, duże stonogi, takie 10-centymetrowe. Tak. I chłopaki też widzieli na mieście takie do jedzenia, takie owady. Zdjęcia na Facebooku za niedługo można będzie znaleźć, jak już ktoś na Facebooku. Nie wiem, co to było. Jakieś larwy czegoś. Śmieszna sytuacja od wtedy, gdy dostaliśmy na budowę piasek i gratis żółwia, pamiętacie? Tak, dostaliśmy piasek z żółwiem. Żółw Andrzej kiedyś przyjechał nam pomóc w kopaniu. A że tempo miał niezbytnie... No, znaczy, nie, miał tempo takie afrykańskie typowo, murzyńskie. Tak. Dokładnie. Skój. Okej. Okay. Co jeszcze, chłopaki, możecie fajnego powiedzieć? Bo ja nie chcę za dużo mówić. Pogoda fajna. A w ogóle powiedzcie mi, po co w ogóle tu przyjechaliście? Tu was zagiąłem. Tu nas zagiąłeś, ja... No bo tylko tobie ktoś na Facebooku napisał, że z łopatą do Afryki to frajerzy jeżdżą. No tak, i całkiem mądrze napisał, jakby nie przyjmując pewnych argumentów dodatkowych, że no nie jest to takie proste z łopatą do Afryki. Po pierwsze, łopaty ze sobą nie braliśmy, bo to już trzy, zaczniemy od tego. Trochę za krótkie. Trochę są za krótkie, więc pochylać się trzeba, ale to zawsze jest plus ten, że jest się bliżej Matki Ziemi, więc pozytywnie. Natomiast no, nie tak jest, że my przyjechaliśmy tutaj, żeby wyręczać kogokolwiek w robieniu czegokolwiek. I żeby udzielać pomocy humanitarnej, albo pieniężnej, albo siłowej. Tylko żeby może jakiś biznes na tym zrobić kiedyś. Jak na przykład? Za parę miesięcy, może za rok. Biznes edukacyjny, biznes nieedukacyjny. Biznesów tu można robić mnóstwo. To padaj kilka. Słuchajcie, wczoraj, przedwczoraj, kiedy mieliśmy spotkanie z młodzieżą, przedwczoraj, z młodzieżą lokalną, mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie z dzieciakami. 85 osób przyszło. No, 85 osób przyszło posłuchać. Jeśli dostąpię, jak zajdziecie na YouTube, tam piszecie Kamil Zebulski, Zambia, coś tam, to jest nagrane już tam i opublikowane. Tak, tam jest w ogóle kilka ciekawych filmików, które wprowadzą was nie tylko głosowo, ale i wizualnie w Afrykę. Ponad 80 osób przyszło posłuchać. Przedsiębiorców z Polski, jak to oni się lenią, nie pracują. I z UK, przepraszam wszystkich z UK. Że wcale nie trzeba dużo pracować, żeby dużo zarabiać. Moje takie pierwsze prowokacyjne pytanie, jakie im zadałem, brzmiało, czy lubicie pracować? A oni tak, jak można się było spodziewać, odpowiedzieli, że tak. Tam się tego nie widać na żywo, ale... No właśnie, to mało pracuje. Ta deklaratywność z rzeczywistością lubi lubią, się ale mało. Lubią, ale mało. Lubią, tak, ale mało. Tak. Tego ale nie dodali. Mało i wolno. Mało i wolno. No. I zaczęli zadawać później pytania w rozmowach kuluarowych, czyli gdzieś pod drzewami. No dobrze, to podajcie nam jakiś przepis na sukces, na biznes. I takie coś, co się nasuwa od razu, to brak internetu tutaj. No, nie mają internetu w slumsach. Jak zapytałem chłopaka, czy macie tu internet, rozejrzał się dookoła po kilkudziesięciu osobach i wskazując jednego człowieka powiedział, tak, on ma. W telefonie. W telefonie. I Facebooka.
No i już pierwszy. Tak, bo to jest mało komputerów, bo ma, mało domów ma prąd w ogóle, ale, ale telefon to ma każdy, a 20% ma taki z internetem i z Facebookiem. Tam jak podjął ten trafę, właśnie, no? Gdzie on to ładuje? W szkole, w kościele, no, no gdziekolwiek u sąsiada. A to dlatego Kościół ma takie duże rachunki za prąd. Wszystko jasne. Pierwsze pytanie, jakie się zrodziło, jak zrobić biznes na internecie. No, $60 za miesięczny dostęp to dosyć dużo, nawet jak na warunki polskie, brytyjskie chyba też. No ale szybka kalkulacja. Chłopie, kup sobie taką kartę za $60 i zacznij sprzedawać dostęp za $2 swoim ziomkom. Sprzedaj tylko 100 osobom taki dostęp i już masz $140 na czysto. I takie zawieszenie, i oczy szeroko otwarte, i kalkulacja. Ta kalkulacja nie szła za bardzo, ale tutaj ten biznes wisi w powietrzu. Leży na ziemi, chodzi po drzewach, wszędzie jest. Pieniądz jest wszędzie tu. No dokładnie, można chociażby dzielić internet, to co my teraz robimy. Co prawda nie wiadomo, czy do końca to by było legalne podzielić taki internet z karty SIM, no ale co to kogo co obchodzi, nie? W końcu my też tu jesteśmy też trochę nielegalnie. Pracujemy nielegalnie. Pracujemy, znaczy... Imigranci. O co zudowano, to są ona kontrolowane. My tutaj zwiedzamy. Tak, zwiedzamy... Plac budowy. Plac budowy, no bo można się czegoś dowiedzieć. 500 razy dziennie tam jest. Robimy wykopaliska. Robimy, no. Robimy wykopaliska. Robimy wykopaliska, bo wizę byśmy musieli droższą kupić, a tego nie chcieliśmy. I patrzymy, jak nasi koledzy z Afryki pracują ciężko. I liczymy taczki. Tak, liczymy taczki. Dobrze, co do tutaj do biznesu, no to chociażby w ostatnim nagraniu na YouTubie zobaczycie, jaki interes na wodzie tutaj robimy. To znaczy inaczej, są w Lindzie 4 chyba studnie takie państwowe. Państwowe, nie wiem, kto wie, czyje to są, podejrzewam, że tak. I to jest po prostu no, dziura w ziemi, gdzie jest kran i sobie ludzie mogą przyjść i nabrać wody i kupują tą wodę za dolara. I tak często rano widać, jak przeważnie młodzież bierze takie wielkie beczki 100-litrowe, może nie, no więcej, 1000-litrowe są to tak te beczki. No 200 może. No te beczki tam do nas na budowę przywozili. 200 litrów. No, 200 litrów, tak? No to takie 200-litrowe i ładują wodę i turlają sobie je przez całą dzielnicę do domu. I za tą wodę płacą dolara za metr sześcienny mniej więcej. No a my tutaj z Jackiem zrobiliśmy, znaczy Jacek głównie od dłuższego czasu zbudował studnie, zbudował wieżę ciśnień, położył trochę rur. Z każdej strony ogrodzenia ma wyprowadzoną rurę i podłącza sąsiadów. Sąsiedzi sobie tylko kupują rurę od swojego domu do ogrodzenia do kościoła, stawia licznik, no i ich kasuje za tą samą cenę, a lokalni mają no, wodę w mieszkaniu. I już mamy 6 klientów na to i przychód $110 około miesięcznie. Natomiast lista zapisów jest 25 osób, już się zgłosiło, że chce tą wodę mieć już u siebie i tylko no to jest kwestia po ich stronie, żeby sobie węża kupili i zakopali, tak? I dużo osób już to robi, tak? Bo liczniki wszystkie są u Jacka na posesji z tego względu, że w uczciwość ludzi tutaj nie do końca trzeba wierzyć jak w Anglii, no bo jakby nie patrzeć, no to jest bardzo biedna dzielnica tutaj tego kraju. I okazja czyni... Okazja czyni milioner, tak? No, więc każdy sobie musi swój własny wąż. Właśnie Dudko wypił coś, co się nazywa whisky afrykańska i to jest taki limber ze spirytusem, tak na dobrą sprawę. Niedobre. Jacek nam pokazał butelki, czego nie należy pić, a ponieważ się już wszystko skończyło, więc... Butelki i kartony, nie? Bo karton po piwie. Tak. Słuchajcie, Dariusz nas oświecił tutaj, że aby nie mieć zakwasów po dniu ciężkiej pracy, należy przyjąć ampułkę antybiotyku. A ampułką antybiotyku, Dariusz, jest... Etanol. Etanol w postaci szkockiej whisky. Najlepiej. Spożywany w temperaturze pokojowej. Choćby mailing. 30 stopni, 35, tak. Okej, okay, no to co, tyle o naszej budowie. Czyli co, ostatnio zadałem pytanie, po jakiego tutaj przyjechaliście. No to powiedzcie coś jeszcze więcej na ten temat. Wiemy, po co Dudko przyjechał, szuka dziewczyny. Żony, on dziewczyny się szuka. Żony, no w tym wieku to się żony szuka. To naprawdę idzie na żywo? No, to się robimy sobie siebie ja na żywo. Słuchajcie, tak. Chłopaki sobie żartują ze mnie, ja jestem taki niewinny.
Okej, Piotrek, a poza tym przyjechałeś? Może ty powiedz, mało z ciekawości, no wiesz, no co? No z ciekawości wezmę sobie rydel, pokopę i... No, no, między innymi, nie, no z ciekawości poznania świata. Chciałem poznać między innymi Kamila, prawda? Bo Kamil jest znaną osobą. Ale to tak się wybraliśmy bardziej wcześniej. No, no wiem, ale to była okazja po prostu, wiesz, no kurczę, nie każdy ma jaja takie, żeby wybrać się do Afryki, no nie? No, dokładnie, niektórzy zrezygnowali w przeddzień wyjazdu. Mieliśmy jeszcze, Marcin z nami miał jechać, ale... Podejrzewać, że się po prostu przestraszył tych wszystkich... Malarii, AIDS-ów. John. Chciał szaleć, nie? No nie wiem, w każdym bądź razie, no coś w tym jest, nie? Jak wasze rodziny zareagowały na to, że jedziecie do Afryki? Miszew tylko mówił, pytał mnie się, co tydzień czy szczepionkę wziąłem na malarię i tyle w sumie, no nie? Wciąż nie biorę. On mnie zadał dokładnie to samo pytanie. Szczepiłeś się? Tak, czy szczepionki brałem? I już. U mnie było jeden tylko wszyscy, pytali się o szczepienia. Tak. Ale nikt nie był w Afryce wcześniej, co ciekawe. No dokładnie. Właśnie. No jeszcze chciałem powiedzieć... Taka propaganda. No jeszcze, bo ja jestem inżynierem budownictwa i też chciałem zobaczyć, jak tu się to wszystko buduje. No i bardzo, bardzo sceptycznie do tego podchodzę, także mam własne uwagi. Takie no to powiedz, pociągnij ten wątek, skrytykuj naszą szkołę. Zawali się czy nie, się nie zawali? Zawali się czy się nie zawali? No dobrze, bo tak, bo budynek jest długi, ma 60 metrów i z tego co ja tak się uczyłem na uczelni i tam jak tak projektuję, prawda, jeszcze tam z szefem rozmawiałem troszeczkę przed wyjazdem, jakby on to zrobił, no to powinniśmy zastosować dylantację. Dylantacja jest to tak podział budynku na kilka części. Oznacza to, że jeżeli grunt pod budynkiem jest inny, załóżmy na jednym końcu budynku i na drugim, to wtedy on może się tam przemieszczać i wówczas nie powstaną żadne rysy. Tutaj akurat oprócz tego, że w ogóle się żadnego zbrojenia nie wrzuca w ławę, to oprócz tego jak są stopnie, bo tam cały teren jest pod kątem, jak są stopnie takie robimy sobie, to te stopnie jakby nie zachodzą na siebie, te stopnie jakby z fundamentów. Nie no wiem, i masz naturalną dylatację, no, to co chciałeś, prawda, proszę bardzo. Także, nie wiem, jakieś rzucamy zbrojenie również między warstwy bloczków betonowych. Fumie. Tak, coś takiego, także też jakoś ale tak mam. Ale zbrojenie do takiego drutu 2 mm może, tak? Może. No, może jeden. Porywak do półtora. Tak, plus minus jeden. To para zbrojenia. Według mnie jeszcze fundamenty są za głębokie. Można było jeszcze zastosować inne rozwiązania, na przykład wylać samą płytę, co może by wyszło taniej, by nam zaszczędziło trochę kopania. Poza tym, no tak dziwnie to wygląda inaczej. No dziwnie, znaczy, no fachowcy tutaj pytają się nas, przybyszów z Europy, jak, co mają zrobić. No słuchajcie, więc tak, pierwszego chyba dnia... Chyba nie do końca wiedzą, co robią. Pierwszego dnia na budowie podszedł do nas szef, pan, jak się nazywa? Mogoma. I zapytał mnie Dudkonia, który o budowie ma pojęcia tyle mniej więcej co o układzie pozasłonecznym jakimś tam, a gdzie kopać? To było słodkie samo w sobie i takie, można powiedzieć, wyzwaniowe dosyć. Gdzie kopać i jak głęboko? Nie? Takie było pytanie. Kierownik tak. Budowy. No, jeszcze można... Może chciał być po prostu grzeczny w stosunku do ciebie. Myślisz, że to chodziło, Kamil? Pewnie tak było. No fajnie było też, jak wyznaczyliśmy poziomy na podstawie wody, która się zebrała w fundamentach po burzy całonocnej i idealnie pokazywała poziom. No i niestety lokalny boss, menadżer budowy, no nie zakumało, co nam chodziło z tym i po prostu powyciągał. Się nie kapnął się, o co chodzi, miał idealnie wyznaczony poziom fundamentów, poprawiał wszystko półtora metrową poziomnicą. To zajęło mu kolejną godzinę. No ale będziemy mieli ten niwelator, więc to wszystko wyjdzie perfekcyjnie. Co ciekawe, takim niwelatorem jesteśmy już nawet my sami, ponieważ trzeba było zakopać kilka rowów, które wykopali tubylcy. No, żeby zaoszczędzić pieniędzy trochę, no bo po co, no i czasu. Po co lać tyle czasu, nie? Dokładnie. No i zaoszczędzić też sobie zabawy, no bo to fajnie się tak muruje. Dzisiaj był bardzo fajny dzień, zaczęliśmy murować, powstała jedna ściana długości 10 metrów. Nie no, 4,5. Dobra, wsadziłem. 4,5. Nie, no, metra. Nie, no, 10 metrów na pewno. No, może masz 10, no. To fajnie. 4 warstwy. Ale tutaj, jeszcze taka uwaga, że wszystko tutaj jest, wszystko tu można kupić, tylko wszystko jest byle jakie. Na przykład
poszedł Peter kupić narzędzia. No to kupił młotek, ale kupił młotek do wyrywania gwoździ, a nie młotek murarski. Tak? Młotek stolarski kupił zamiast murarskiego. Tak, więc stolarski to jest? Nie, to jest taki tak, do wyrywania tak, gwoździ. No bo taką końcówkę ma do wyrywania, nie? No. Albo na przykład kupił metrówkę, która po rozłożeniu, no to ona się, taka na sprężynkę, taka... Powinna się zwinąć. Powinna się zwinąć, się nie zwinęła. Nie miała takiej funkcji. Tak. I się rozłożyła. Kupujecie butelkę 5-litrową, odkręcacie ją, chcecie zakręcić, nie da się, bo są krzywo gwinty zrobione. Trzeba ją wbić. Ja myślę, że to jest wszystko bardzo wspólne. Albo mamy wodę w kranie, w obydwu była zimna, no powiedzieliśmy, że nie ma ciepłej wody, no to przyszedł człowiek powiedział, że już jest ciepła woda. No to my się zapytaliśmy, a czy jest jeszcze zimna? Nie wiedzieliśmy, czy zostawił chociaż w jednym kranie zimną wodę, tak? No po prostu no, dużo takich, takiego szajsu jest, taka chińszczyzna chyba, nie? Jeszcze wiele drogo. Ja myślę, że to warto powiązać z tym, o czym nam opowiadał Jacek. Mianowicie z tym takim podejściem tutejszych ludzi do życia, do czasu. I to takie piękne stwierdzenie, że my, Europejczycy, czy Amerykanie, mamy... Czy wszyscy inni, normalni nie Afrykanie, mamy zegarki, a oni mają czas. I tutaj nie można się... Zapieprzają. I tutaj nie można się spóźnić na spotkanie, ponieważ jeśli się ktoś spóźni, to do spotkania nie dojdzie. Czyli jak można się spóźnić na coś, do czego nie doszło? Tutaj czas jest jakby... Za człowiekiem, a nie przed. No i dlatego jest też dziadostwo dzień przez to, tak? Jakie szczęśliwe to dziadostwo. Uśmiecha się do nas za każdego domu, za każdego drzewa. Dzieciaki skakują, krzyczą. Znaczy, my nie wiemy, czy się uśmiecha do nas, czy się z nas śmieją, że jedziemy na pasach i kapa. Zróbmy to tak, jak z tą interpretacją wiersza na lekcji języka polskiego. Interpretujmy tak, żeby było dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego. Dobrze. Nie tak jak jest. Załóżmy, że się uśmiechają do nas. Ale nie, już... jak codziennie tutaj do pracy chodzimy piechotą, to już coraz więcej ludzi nas poznaje, ponieważ jest tak zorganizowane, że kościół jest podzielony na 12 takich, powiedzmy, stowarzyszeń, bągła to się nazywa, i po prostu każde to stowarzyszenie daje 6 ochotników codziennie. I ponieważ codziennie się ludzie zmieniają, którzy nam pomagają, no to dużo ludzi na nas w ulicy nas już poznaje, mówi dzień dobry, i tak dalej. Wyzywają tak, nas od białych ludzi. Od muzungu, ale to dzieciaki od muzungu, ale no tak po prostu zatrzymają się, pogadają, powiedzą dzień dobry. I to raczej jest takie chyba miłe. A powiedzieliśmy w ogóle, co znaczy muzungu? Muzungu to znaczy biały, bogaty człowiek. To jest określenie, to jest słowo bogaty i biały, to znaczy... To jest to samo. To jest to samo, jedno słowo, no bo po co? Jak tak jest tak. Biały, to jest bogaty. A dzisiaj się zapytaliśmy takiego Freda, jaki jest odpowiednik, no my jesteśmy muzułmanami, a on kto jest? No to on jest Niger, tak? Neger. No, tak, no, czarnuch, tak? Tak to się tłumaczy chyba. I wiecie co, że to słowo, oni nie traktują tego jako obraźliwego słowa? Tak, zapytaliśmy się, czy to... Z języka lokalnego, no to czemu? Tak, mówię? Więc trochę nas to zdziwiło, tak? No bo trochę unikaliśmy w rozmowach tego typu sformułowań. I no to nie wiem skąd się wzięło, że tak ludzie nie lubią tego słowa. Chyba z Ameryki. Chyba z Ameryki. No nie wiem, tam to... Wszystko się pisze z Ameryki. Ubóstwo na każdym rogu. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, no to ja tylko przypomnę, że słuchacie kontestacji 222-195-321, kontestacja.com, nikt do nas nie chce zadzwonić, można w ogóle tam nie słychać w Polsce. Są tak onieśmieleni, zachwyceni, już zamawiałem bilety do Afryki. No bilety nie są tanie, trzeba około 4000 sobie przygotować, 4000 zł. A następna grupa wolontariuszy, jeszcze to ustalamy, ale powinna zaraz po świętach wielkanocnych do nas wyjechać w kwietniu, a kolejna w sierpniu. I słuchajcie, tutaj taki mały apel, sprawdźcie gdzieś tam w okolic, czy macie jaja. Bo wiele osób pyta, jak tam w tej Afryce jest. Wiele osób używa słowa zazdrościć w różnych odmianach. Zazdroszczę, że pojechałeś. I jakoś tak wcale za tymi zazdrościnami nie idą deklaracje wyjazdu do kolejnych naszych wypraw. Dołączcie. Nie, ja maila 2 tygodnie sprawdzałem. A, no to może dlatego. U mnie jest dużo zazdrości, takiej pozytywnej zazdrości i podziwu. Bo zazdrość jest pozytywna, zawiść jest tak, zła. Zazdrość jest jak najbardziej pozytywna, natomiast ja bym chciał, żeby za tą zazdrością poszły jeszcze czyny,
A jakbyście chcieli się pobawić w coś ludzkiego, bo takiej wycieczki w żadnym biurze podróży nie kupicie. O nie. Nie ma szans. To zapraszamy i polecamy. A jeszcze chłopaki tak naprawdę nigdzie nie byli, tylko przyjechali, zakwaterowali się i przejął na budowie, a jeszcze nic nie zwiedzaliśmy, oprócz tego krokodylu. Nie, nie, zwiedzamy najbiedniejszą dzielnicę Lusaki. Codziennie. Pijemy ci Bogu. Może powiedzmy o tym, co widzieliśmy i co zobaczymy. No właśnie. To co widziałeś? Pytonga. Pytonga zwanego Pytonem pospolicie, węża, który się... Nie, byliśmy po prostu w takiej farmie krokodyli, gdzie było kilka węży. O, i jedliśmy krokodyla przede wszystkim. Jedliśmy krokodyla, o, dobry krokodyl był. Dobry, no, ja bardzo dobry. Ja mam mieszane uczucia, zjadłem jeszcze tego pytona dla porównania. Ale jednego mieli. Ale był jeden tylko i on do zdjęć był potrzebny. A poza tym on zaczął zarabiać po naszej wizycie. Dokładnie. Właśnie, może powiedzmy o tym, jak to było. Siedzimy sobie przy stoliku, ładnie. Jemy tego aligatora, czy jeszcze nie jedliśmy tego aligatora? Krokodyla. Krokodyla. Siedzimy. Nagle przychodzi gościu posprzątać szklanki i tak nagle chyba mu przyszedł pomysł do głowy. O, zarobię. I się nas pyta, chcecie zdjęcie z pytonem? No ba. Maciek. No oczywiście, no chcemy. Gościu nagle rzuca te szklanki, bierze drabinę, daje ją na dół tam, gdzie sobie ten wąż tam śmigał. Była taka dziura w ziemi po prostu. Wybetonowana, weszedł po tego pytonga, złapał go, wyjął i przez jakąś godzinę dobry biznes kręcił, nie tylko z nami, ale z wszystkimi wokół. Znaczy, ale tylko na nas zarobił, bo nikt inny pewnie mu nie zapłacił. Najlepsze jest to, że szklanki leżały przez następne dwie godziny. Tak, już nie wrócił posprzątać stolika, zapomniał. Poszedł wydawać pieniądze. No, więc w sumie tylko jeden taki dzień wycieczkowy mieliśmy. No i chłopaki zebry widzieli podobno tam po drodze, a nam się wydawało, że to były krowy. Mi się wydaje, że to sztuczna była. Nie były, to były zebry w łaty, a nie w paski. Nie, to były zebry w łaty. Nie, były dwie zebry, naprawdę. Możliwe, że były. Słuchajcie, bo zebra to jest, pokazywałem. Zebra to jest taki krowokoń, który jest bardziej uporządkowany. Dobrze, a ogólnie to będziemy jeszcze pracować do soboty. W sobotę do nas dojeżdża taka Ania. Z niwelatorem między innymi i będziemy już płytę i wszystko ładnie wylewać, bo myślimy, że do soboty spokojnie wymurujemy to, co mamy wymurować. Chociaż z poprawką tutaj. Na pogodę i na tubylców. This is Africa, tak? TIA. This is Africa. I jedziemy sobie 500 km dalej do Livingstonu zbywać największe wodospady na świecie w porze deszczowej. W porze deszczowej są największe na świecie, a w porze suchej są drugie największe na świecie, bo Niagara wtedy jest większa, jeżeli chodzi o ilość spalanej wody. No i właśnie, żebyście nie pomyśleli, że my tutaj tylko pracujemy, to może was tak troszkę podmarchewkujemy. Tak, będziemy sobie te wodospady będziemy sobie zobaczyć i będziemy, chłopaki będą spływać rafting. Będziemy na Zambezi. Na Zambezi, rafting całodniowy między krokodylami, i innymi orłami, lwami i tak dalej, i tak dalej. Ja mam, przepraszam, Kawicz, że ci przerwę, ale mam dla was zadanie domowe. Wejdźcie sobie do wujka Google'a, wyszukiwarka grafiki, wpiszcie hasło proste. Rafting Zambezi. Zobaczycie zdjęcie. A najlepsze jest to, że wszystko robimy na własną odpowiedzialność. Tak, może widzieliś taki filmik, jak na przykład ktoś się rzuca z bungee i na dole go łapie krokodyl. No to właśnie to będzie w tym miejscu. I ten organizator nam mówi, że średnio u niego no podczas tych spływów w ciągu jednego roku hipopotamy lub krokodyle zabijają jedną osobę i że w tym roku sezon się kończy, a jeszcze nikogo nie zabił. No, ale nie, Jacek mówił, że nikt nie ginie, bo nie prowadzą statystyk. To miał być taki dowcip. W każdym razie będzie myślę super zabawa. Natomiast kolejny dzień mamy zaplanowany, że pojedziemy do Botswany na safari, bo dużo ludzi też mi pisze, że inaczej, ludzie tutaj myślą, że zwierzęta takie egzotyczne to sobie tak latają normalnie na ulicy. Oprócz robali to nie. Nie, to w Zambii nie ma nic, żadnych małp, żadnego nic. W Botswanie natomiast to tylko te zwierzęta wszystkie żyją w parkach narodowych. Głównie w Kenii jest taki najbardziej znany park narodowy. Tak, ale te parki narodowe mają, nie wiem, 200 na 200 kilometrów, tak? To są potężne parki narodowe. Natomiast Botswana jest takim krajem, gdzie tam po prostu takie zwierzęta sobie żyją. W Botswanie jest 200 tysięcy słoni na milion mieszkańców, to ponad, więc
Jest tych słoni bardzo dużo, sobie można, no jedziesz się można drogą się i po prostu się widzi, jak słoń leży na ulicy, a lubi leżeć na drodze, bo asfalt jest ciepły i no i fajnie go grzeje, tak? Jest masa małp, ma masa dzików, ale to dopiero w Botswanie. No i w Botswanie jest jedno z najfajniejszych miejsc w Afryce, chyba najpiękniejsze, tak zwany rezerwat Chobe, gdzie w porze suchej, no niestety teraz mamy deszczową, więc nie zobaczymy tego pięknego widoku, gdzie, nie wiem, na przestrzeni 500 km nie ma innego zbiornika wodnego i wszystkie zwierzęta z całej okolicy muszą w porze suchej do tego zbiornika przyjść. Jak się stanie w jakimś jednym miejscu, to na horyzoncie można zobaczyć milion, półtora miliona różnego rodzaju zwierząt. Lwy, lamparty, krowy, zebry, strusie, krokodyle, bawoły. Czyli mniej więcej tak jak przeciętny czwartek studencki w pubie we Wrocławiu. No ładnie podsumowałeś mój opis przyrody tutaj, tak? Więc będziemy na safari, no i co? No i wrócimy, popracujemy jeszcze kilka dni i... A co najfajniejsze, będziemy jechać na pace. Właśnie. Tak, w ogóle najfajniej się jeździ na pace. Słońce grzeje. Może powiecie, że to jest paka, bo nie każdy paka wie. To jest tam, gdzie pick-up ma pakę. Czyli z tyłu, między światłami a tylną szybą. Między światłami a światłami, ja? O. Kolejny ciekawy wątek się zrodził, bo warto było powiedzieć trochę o policji, zasadach, przepisach. Tak, może widziałem. O drogach. Widziałem jednego policjanta, widziałem. W sklepie. W supermarkecie wczoraj. Tak. Bo to jest dużo ochrony i my myślimy, że to jest policja, ale to jest ochrona. A policjanta to jednego widziałem. Bardzo ciekawy jest wymiar sprawiedliwości. O, to można powiedzieć. Na przykład jak tutaj na parafii miał ktoś coś tam, że niby ukraść, no to się krótko powiedział, że się na policję zadzwoni i on od razu wszystko oddał, bo się bał policji, bo gdyby policja przyjechała, to by się zapytał, a imię, nazwisko, a co? A jak, co pan robi? A jestem takim służem nocnym. A poszedłby Jacka, dzień dobry, a pan kto jest? A ksiądz? No to wiadomo, że ksiądz ma rację, nie? No bo jest wyżej społecznie. No i tak temu by wpieprzyli na miejscu, a potem zadawali pytania. Tak sprawiedliwość tutaj działa, więc ludzie się boją wymiaru sprawiedliwości, dlatego jest dość bezpiecznie. No my chyba nie czujemy żadnego takiego zagrożenia, idąc chociaż nas temu zungu i muzungu wyzywają, ale myślę, że jest bardzo bezpieczne, ludzie są bardzo życzliwi. Coś, co jest w Polsce nie do pomyślenia, żeby sobie czarny przeszedł ulicą we wsi i nie usłyszał jakiegoś spierdalaj czarną kurwa. No bo my jesteśmy we wsi, no ile ta Linda ma mieszkańców? 3000 może? Więc no to taka większa wieś, tam mała wioska, mała wioska w Polsce. Ale są hotele. Są piękne hotele z basenem, gdzie... Bar, przynajmniej jest 7. 7 barów, muzyka jest non-stop, 24 godziny na dobę gra gdzieś muzyka, słyszymy sobie ją tutaj. Chociaż prąd jest dość drogi, ale prąd jest dość drogi, bo oświetlenie kościoła, wszystko to, co w kościele potrzeba, kościół jest dosyć mały, tam jest może 10 świetlówek, $250 miesięcznie, no plus pompa na wodę, plus tam czajnik czasami. No tak? I pewnie plus kilka ładowarek do telefonu. Ale tutaj podejrzewam, że prąd jest taki drogi dlatego, że dużo ludzi kradnie prąd, tak? I po prostu ci, co płacą, muszą zapłacić za tych, co kradną, więc podejrzewam, że to jest to. Ale ogólnie problemu z prądów nie ma z prądem, zawsze jest. Pierwszego dnia chyba nie było godzinę, ale to tylko dlatego, że burza była, tak? I po prostu waliły pioruny, no to może z pół godziny. Ale nam to nie przeszkodziło, bo akurat był Sylwester, więc mieliśmy latarki, mieliśmy co robić, to tak. Niepotrzebne. Chłopaki poszli do pubu i potańczyli. Się tam potańczyło, pobawiło. Przejmijcie chłopaki teraz, wy gadajcie coś. No co, może coś trochę... O drogach powiemy, no nie, że drogi są bardzo fajne, dużo lepsze niż w Polsce. Pewnie dlatego, że jeżeli już są. Tak. No jeżeli są, ale na przykład te główne, no to dwupasmówki. Ale te główne to dwupasmówki. A skąd wiesz, czy to są dwupasmówki? Bo nie ma pasów narysowanych. Nie ma, ale no wiesz. Ale asfalcik piękny. No super. Tak, super. Jak już jest asfalcik, to no jest i jadą cztery rzędy samochodów, więc dwupasmówki. I połowa z nich na długich światłach. Tak. Ale i 80% z nich to 4x4. Wyobraźcie sobie, że jazda na pace, na pick-upie jest legalna, można sobie jechać nawet
10. Policja w ogóle nie reaguje, nic z tych rzeczy. Ale wystarczy, że będziecie rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem. I jesteście biali. Gwarantowani. I jesteście biali, bo to wiadomo, muzeum nie jest ciekawe, tak? No. No i tak, teraz Tony Halik się przewraca w grobie, że go tutaj nie ma z nami. Cejrowski pewnie nasłuchuje gdzieś tam kontestację kom. Aż go stopy bolą. Aż go stopy te bosy zaczynają. A mnie też bolały, bo jeden dzień na bosu pracowałem. A tak, i to też taka rada dla potencjalnych pracowników budowlanych. Nie pracujcie z cementem w sandałach. Znaczy, no? I na bosu. W sandałach się dobrze pracowało, w klapkach się najgorzej pracuje. W sandałach, w klapkach dobrze się pracuje przez pierwsze 2 godziny. Później jak kamyczków się nazbiera, rany zapukać wodą. Są o, powiedzmy o jedzeniu, bo jest to, jakie mamy jedzenie super. To jest po prostu bajka. Została wynajęta, nie wynajęta, no bo za darmo to robiła, jest taka wolontariuszka, która nam gotuje, taka kobieta, która mieszka sobie po prostu w Lindzie. I nam wszystko gotuje tak, stara się po europejsku, ale coraz bardziej ją namawiamy, żeby afrykańskie rzeczy nam robiła. Na przykład dzisiaj nam zrobiła sałatkę z liści z dyni. Cały czas myśleliśmy, że to jest jakaś szpinak. Mhm. Oprócz tego wszystko jest przyrządzone po prostu pod dachem, na ognisku. Mój kolejny prywatny... Na grillu, bo to węgiel drzewny. No na grillu. Mój kolejny prywatny apel dla wszystkich tych, którzy chcieliby się kiedyś wybrać do Afryki z biurem podróży. Cebulskiego. Takiego żarcia z biurem podróży Cebulskiego, tak, ale z komercyjnym, zwykłym biurem podróży takiego żarcia nie znajdziecie nigdzie. Nie ma szans. Poważnie. Zabili dla nas specjalnie kozę, którą Jacek przyniósł do naszej lodówki, żeby się nie popsuła. I teraz jemy cały czas tą kozę na 300 różnych sposobów, ponieważ koza tutaj jest najtańsza. Ale teraz się przerzuciliśmy już na kurczaki, więc jest naprawdę ekstra. A tak w ogóle to dzisiaj nagraliśmy film z Maciejem. Maciej, ty nagrywałeś. Już jest na YouTubie. No, także zapraszamy wszystkich. Możecie zobaczyć, jak pani kucharka wygląda, jak w ogóle wygląda szałas, którym jemy, gdzie są przyrządzane obiady, jak to... Jak zielono jest wokół. No właśnie, bo tam zaprosiliśmy was nawet do garnka z jakimiś pomidorami czy czymś takim. Kamil, jaki jest adres? No YouTube. Kamil Cebulski, Zambia, to tam się coś znajdzie. Uczelnia, tak? Uczelnia z Biro. No są tutaj, to przed chwilą wsadziłem, jest tam może 3 odpowiednie czasy. Liścia z Biro. I nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj nikt nie zabrania nikomu wycinania drzew, a tych drzew jest bardzo dużo. No bo są fajne. No są fajne, bo nie po co wycinać drzewa. A u nas nie wolno mało drzew. Jak to jest? Bo przeszkadzają. Okej, co jeszcze możecie powiedzieć o Zambii fajnego? Pogoda jest strasznie przewidywalna. Rano pokropi, jest chmurzasto strasznie. W południe nam przypiecze słońce, a potem deszcz. Zgadza się? Mhm. Większość dni tak wygląda. No i wieczorem burza. No można się z większością osób po angielsku dogadać. Przeważnie młode osoby mówią dobrze po angielsku, także i nawet starsze. Lepiej o też, prawda? I starsze. No starsze też, to chyba te osoby, które gdzieś tam jeszcze pamiętają czasy kolonialne, bo to dużo jest starszych osób tak powyżej 50, 60, nie? Ale znaczy nie, na ulicy widać tak bardziej młode osoby. Znaczy, tak. Tutaj starszy, warto też powiedzieć o tym, że średnia życia jest dosyć niedługa. 32 lata. Wysoka, około 40 z pewnych powodów, które się nazywają AIDS. Tu mówimy Adidas, bo oni rozróżniają AIDS, to słowo. A podobno oni nie lubią tego słowa zbyt, no. Oni sami nazywają to TB. TB, czy gruźlica, tak? Czyli gruźlica. Tak, jak się zapyta się go, czy ma AIDS-a, to on powie nie, że ma gruźlicę. Bo za dużo papierosów palił. Marihuana tutaj, po ile była? Po 2000 kłaczów? 2000 za skręta. 2000 kłaczów, czyli 40 centów za skręta. Czyli w pobliżu ceny kolby kukurydzy, tak? Mm-hmm. Tak. Kolba kukurydzy. Kolba kukurydzy kosztuje tyle, co. Z chęcią byśmy kupili, ale obawiamy się, że jak taki Adidas weźmie tego papierka i poślizgnie. I to jakieś tam, wiecie. Tak, czy inaczej prywatnie. Trochę tej higieny, nie? Aczkolwiek jakby trochę pochodził, to może by znalazł tu jakieś krzoki gdzieś tam, to może nie widzieli, ale myślimy, żebyśmy coś znaleźli. Tak, wcale nie szukaliśmy. A myślicie, dlaczego mam tak wesoło dzisiaj? dobra. Wskazę, tak? Dobra, jeszcze mamy 5 minut, tak chłopaki? Co jeszcze fajnego powiemy o Afryce? Naprawdę fajne miejsce, żeby przyjechać, rozpocząć działalność i zostać tutaj na zawsze. O! Zostać na
zostaniesz na zawsze? Nie wiem, będę miał dwa miejsca no nie, no, teraz dla siebie nie, teraz do spania w samolocie. Jeszcze wrócę na zimę, zobaczę jak ostatni raz zima wygląda i potem się zastanowię. Tak, bo tutaj no, no każdy... Inaczej, jeżeli jesteś średnio rozgarniętym człowiekiem w Polsce, albo nawet trochę mniej średnio rozgarniętym, no to kiedy tu przyjedziesz, to będziesz taki najbardziej rozgarnięty, bo jak z chłopakami dyskutowaliśmy, że no czasami dobrze być tym najlepszym w trzeciej lidze, niż grzać ławkę rezerwowych w pierwszej lidze. To taka aluzja do chłopaków z Anglii, no nie wiem, co oni na ten temat sądzą. Bo z Anglii też tutaj, Piotrek chce z Anglii też uciekać do Australii na przykład. Nawiązując do klasyki. No Darek też, no nie? Nie uciekać. Może nie uciekać. My jesteśmy emigrantami, to dla nas nie ma znaczenia. Zawsze w domu. Po wszędzie. No. Dokładnie. Trochę tu pomieszkać, trochę tam. Białych za dużo nie ma. Słońce mi nie służy. Sami się zdziwiliśmy, jak zobaczyliśmy jakiegoś dziadka, który przychodzi przed wioskę. Tak, jeden biały w lindzie jest, jedno dziecko jest białe. Biały murzyn. Spotkaliśmy murzyna albinosa, ja o czymś takim czytałem, oglądałem. Ale nie chciałeś. I zobaczyłem na żywo. Fenomenalne zjawisko. Rysy twarzy negroidalne, kolor europeidalny. Rasa kaukaska. Rasa kaukaska. Nie do końca. No i jeden rzeczywiście biały gdzieś szedł w lindzie. Ale to tak koło 60 był gość, nie? Na kolejny biały, który jechał, okazał się być Polakiem, budowlańcem. Kazikiem. Naszym Kazikiem, który tam przyjechał. Tutaj chyba wszyscy Polacy się znają, oprócz właśnie tego dziadka, który przechodził. No bo to nie był pewnie Polak. Nie, no biały. Ale w markecie trochę tych białych w markecie było, może z czterech. No, ale... Jak ciekawostek, w marketach sprzedają chleby, które już są spleśniałe. Odmrażane. Odmrażane, no też, to też było odmrażane, ale z datą ważności do dzisiaj przeważnie wszystko jest. Bo obroty mają małe. A jeśli już jesteśmy w markecie, to pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić paragon po odejściu od kasy. Żeby... Tak, dudka chcieli naciąć na 70 tysięcy. Raptem na $15, więc warto sprawdzić po odejściu od kasy i nawet ze słabą znajomością angielskiego powalczyć o te paręnaście. Groszy. No i trzeba przede wszystkim zbierać się w cierpliwość na kasie, bo trwa to... Bardzo długo, a jeżeli jeszcze do tego chcesz zapłacić kartą, to trwa jeszcze 3 razy dłużej. I trzeba pamiętać, że trzeba policzyć za sprzedawcę, bo mają problem z liczeniem. Tak, dzisiaj... zwłaszcza, że była denominacja i przeliczanie starych na nowe i to są duże problemy. Zasadniczo, jeśli chodzi o uzbrojanie się w cierpliwość, to zalecam wszystkim we wszystkich przypadkach, ponieważ tutaj wszystko odbywa się niejako w zwolnionym tempie. Taki slow movie. Tak, przyzwyczailiśmy się już do tego, że śniadanie mamy z półgodzinnym opóźnieniem. Dzisiaj przez 20 minut tłumaczyliśmy pani, że jeżeli 4 manga są za $1, to 40 mango jest za $10, ale pani nie mogła zrozumieć. Musiała policzyć wszystkie mango. 2 razy. Dokładnie. Dobra, no to dochodzimy do końca audycji. Nikt nie dzwoni, chyba nas nie słychać. Może Marcin zadzwoni. Marcinie, pozdrawiamy cię, no może przyjedziesz z nami, może przyjedziesz do nas następnym razem. Komarów nie ma, nie. No i co, oglądajcie nasze relacje, które tutaj zamieszczamy w kontestacji w postaci wideo. Widzę, że się bardzo spodobały, więc postaramy się je kręcić, no bo nie mam innej możliwości opisywania tego wszystkiego. Może jakieś artykuły popiszę, jak wrócę do domu. No i co, Karolu? No to co, będziemy się jakoś powoli żegnać już? Tak, no słuchacze nie dopisali, ale w każdym razie ja wam życzę powodzenia. No i chyba tyle, prawda? No to pożegnajcie się z słuchaczami. Do zobaczenia w ojczyźnie. Jak jest do tego? Do zobaczenia po afrykańsku. A nie wiem, jak jest do zobaczenia. Wiem, jak jest dzień dobry. Powiedzmy, że nie wiemy, jak jest. Do muli błądzi non. Muzungu! Muzungu, dobranoc. Trzymajcie się. Na razie. Dobranoc. Albert, wychodzimy!